Witam. Pokażę dzisiaj monetę piękną i wyjątkową. Dlaczego piękną? No to widać. A dlaczego wyjątkową? Zaraz powiem. Moneta o nominale 200 tysięcy złotych, rok wybicia 91. 200. rocznica Konstytucji 3 maja. Bardzo ładny projekt. Dlatego moneta piękna. Dlaczego wyjątkowa? Dlatego, że spośród całego działu monet kolekcjonerskich Rzeczpospolitej od 90 roku jako jedyna została wybita o wadze więcej niż jedna uncja. Wszyscy znają Solidarność, wszyscy znają inne uncjówki Lillehammer czy Olimpiadę w Barcelonie, czy Expo, czy Kolumba. Moneta w tym samym dziale w katalogach. Bo rok wybicia podobny. Natomiast jej waga więcej niż jedna uncja. 38,9 grama, próba srebra 999. Dlatego wyjątkowa, wyróżniająca się spośród innych monet z tego okresu. Moja ulubiona, jedna z moich ulubionych monet. Ten egzemplarz, który prezentuję, kupiłem całkiem niedawno. Dołączy do mojej kolekcji. Grading NGC, nota 69. W nocie 70 notowanych tylko 4 monety. Nie pamiętam ile, 69, kilkadziesiąt. Natomiast jako ofertę sprzedażową chciałem pokazać 5 tych monet. Pierwsza już za 220 zł, a dlaczego, zaraz pokażę. Nie są idealne. Te rysy większe, które widać tutaj, są na kapslu. Natomiast ta ma pewne wady. Jest otarcie na księdze napisem ustawa rządowa. Tu przez środek to widać. Są jakieś maleńkie ryski, natomiast nie są to ślady po czyszczeniu, według mnie, powstałe na skutek złego przechowywania monety, może. Może jeszcze raz otworzę, pokażę, ale to już ostatni raz. Post ze zdjęciami oczywiście się pokaże, z cenami. 5 monet zostanie kolejno ułożonych, opisanych. Nie ma mowy o tym, żebym przy wysyłce monety zamienił. Czyli oznaczę ją K1, cena 220. Odkładam na poletkę już podpisaną. Ta też ma maleńkie otarcie na księdze. Maleńkie, naprawdę nieznaczne ryski na tle, na lustrze monety. Tu jest ok. Czyli symbol K2, cena 230. Oferty można pisać od razu pod filmem lub też zaczekać, aż pojawi się post sprzedażowy ze zdjęciami. Moneta K3. Na 240 zł. K4. Cena 240 zł. K4 miał być już za 250 i K5 też jest za 250. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obserwowania grupy. Osoby wystawiające posty z monetami
srebrnymi, złotymi monetami, które nie są za bardzo znane, może nie są dostępne dla każdego w katalogach. Proszę, aby opisać wagę, próbę, bo nie wszyscy znają te monety. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zakupów, zapraszam do obserwowania grupy, zapraszam na najbliższą giełdę w Lublinie w niedzielę.